Cześć, robimy teraz opinię. Zapytamy się ludzi, co myśleli o folwarku zwierzęcym klasy trzeciej. Ha! Bardzo mi się podobało, podobała mi się scenografia, podobała mi się osoba, która malowała tam, zmieniała napisy w scenografii, to było super. W ogóle aktorsko też fajnie, choreografia na bardzo wysokim poziomie, bym powiedział. No to było tak dopracowane, widać. Cześć. Co myślisz o ostatniej sztuce? Jestem reżyserką. O, to jeszcze lepiej. Jak cię pracowało z aktorami? No, atmosfera na próbach była strasznie fajna, dużo śmiechu i ciągle jakieś żarty, inside joke'i, więc ja ubóstwiam. Wyrównali sukces z zeszłego roku z Przybysza. Tak, nawet nie wiem, czy nie lepszej, po prostu super to wszystko dopracowali. Był absolutnie świetny, estetycznie absolutnie wybitny, szczególnie ta ostatnia scena, gdzie była ta płachta i w ogóle piosenki świetnie dobrane i w ogóle scenografia jest świetna. Super. No, aktorzy byli niesamowici, było wszystko tak dobrze. Historię czytałam kilka razy dzieciom do łóżka, więc dobrze ją znam i fajnie została przedstawiona, a przy tym bardzo współcześnie. To jak się podobał Truman Show? Bardzo lubimy oglądać Czarną Kurtynę, ale ogólnie bardzo fajne, w sensie trochę ironiczne i to nam się podobało, ta zamiana płci grających aktorów była bardzo fajna. Było zabawnie, cały proces tworzenia sztuki był bardzo zabawny. Wczoraj straciliśmy nadzieję, ale jak stwierdziliśmy, że jest śmiesznie, to jest śmiesznie. Był fajny ten gościu, ten przyjaciel z reklamy z piwem. On był mega cool. Tak, to i ten reżyser, on też był mega cool. Po prostu oniemiałem, jak zobaczyłem Krzysztofa Głowackiego, Roberta Zawackiego i innych. Truman, przyniosłem zimne piwo! Ale były takie sytuacje, kiedy kurtyna była zasłonięta i nie byłem pewien, czy to jest zamysł reżyserów, czy po prostu ktoś zapomniał odsłonić. Opinie po sztukach, opinie. Dzień dobry! Pierwszy raz w roku oglądał pan Życie razy trzy? Życie. Oglądał pan? Życie. Oglądałem. Życie. Marysia Bujanowska, bardzo fajnie. Właśnie tam jest. Bardzo, bardzo fajnie. Tak, Marysia Bujanowska, przepięknie. Nie no, fajnie bardzo. Co prawda trochę za długie. Razy dwa by wystarczyło. Zdecydowanie. Ale ogólnie bardzo fajna idea, bardzo fajny pomysł. Lotka. I kocham Zuzę Jamroziak. Bardzo. Reżyserkę. Każda sztuka była inna i każda była świetna, ale ta naprawdę, no... Jestem pod wrażeniem, w szczególności gry aktorskiej. Jestem fanką Mikołaja i Lotki najbardziej, moi faworyci. Julia, jak się czujesz po zagraniu? Bardzo dobrze się czuję. I to jakim zagraniu, nie byle jakim? Bardzo dziękuję. O, bardzo dobrze się czuję. Czuję, że emocje zeszły, że już nie muszę się stresować, ale zaraz muszę iść, bo jestem na kamerze prawej, więc muszę lepiej. Dobrze. Krzysztof! Oglądałeś Życie razy trzy? Nie. Oglądałeś, bo cię widziałam. No, co sądzisz? Mega fajnie. Było mega śmieszne. Trochę długie, ale śmieszne. Czy nie wystarczyłby raz? Więc uważam, że to miało potencjał, że było trzy razy i moim zdaniem całkiem został wykorzystany ten potencjał. Tylko pewnie można by to tak zbić wszystko do kupy i byłoby super. I było super. I jest super. Dwa, cztery. Zestaw PRL-u! Mega dobrze, zwłaszcza jak na pierwszy raz, mega dobrze zagrane. Bardzo ładnie. Profesjonalne. Tak, znaczy ja na debiut to uważam, że tekst nie był łatwy, więc myślę, że poradzili sobie chyba w tym zadaniu. Trzymamy kciuki. To jak się czujesz, jak byłem po zagraniu? Znaczy trzeba powiedzieć, super, że zagrała fantastycznie. Najlepiej ze wszystkich. Naprawdę. Super, ja patrzyłam zza kulic i mega mi się podobało, skromnie mówiąc, ja patrzyłam na grę moich kolegów i koleżanek. Bardzo jesteśmy wszyscy zadowoleni i fajnie. Ci się podobało męczeństwo Piotra Heja? Oglądałam transmisję, nie mam pojęcia, o czym to było, ale wygląd tej sztuki mnie kupił. Cyrk po prostu piękny. Super. Te wszystkie makijaże bardzo ładne. Okay. Obejrzałabym jeszcze raz. Brak mi słów w tym momencie, moim zdaniem to są, pomimo że konkurujemy z nimi, to są kandydaci do Grand Prix faworyci. To totalnie. Nie wiem, no to było niesamowite, ten podział ról, dobranie w ogóle tego wszystkiego, nie wiem, brak słów. Kto według was zagrał najlepiej? Kto skradł wasze serca? Jula, totalnie. Tak, zdecydowanie. No, tak. Myślę, że Julia bardzo fajnie grała, bardzo mi się podobało. Niesamowite rzeczywiście dobranie ról i to ten podział, że jedną osobę grają trzy, jedną postać grają trzy osoby lub dwie, to niesamowite. Faktycznie to była jedna
postać i to było czuć, że to była jedna postać. Tak, tak, i to jest niesamowite, więc Julia Komorowska odwaliłaś bardzo dobrą robotę. Ja tą sztukę widziałam już na próbie i wtedy czułam presję, a teraz już jestem uspokojona. Aha. I uważam, że im więcej dobrych sztuk na tym festiwalu, tym lepiej. Tyle było fajnych rozwiązań w tej sztuce i takich mających sens, jak o tym pomyślę, nie? Bo niektóre są rozwiązania takie, że po prostu wrzucisz coś, bo ładnie wygląda na przykład, nie? A tutaj wszystko jakoś zagrało. Bardzo była fajna energia tego całego spektaklu. Wszyscy zagrali po prostu najlepiej, jak mogli. I myślę, że no, to po prostu się świetnie oglądało. Ja się śmiałam, naprawdę się śmiałam. A ze mnie jest ciężko taki po prostu prawdziwy śmiech z brzucha wydobyć. I to było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobre. Julka Komorowska, I love you. Nie podobała mi się ta sztuka i w dodatku niestety... Serio? Tak, bardzo mi się nie podobała. Dlaczego? Już mówię dlaczego. Dlatego, że moim zdaniem humor jej był bardzo, nie wiem, po prostu trywialny. Mam wrażenie, w pewnym momencie... A to w ogóle... Oglądało polski kabaret, taki no dla starszych ludzi ewidentnie. Dobra, rozumiem. Jestem pod mega wrażeniem. Zaparło mi dech. Grała też tam moja córka, więc mogę nie być... Która to córka? Zuza Korczak. Mogę nie być do końca tak obiektywna, ale obserwuję ich, jak od pierwszej klasy dojrzewają też w tej roli aktorskiej. I szacun, po prostu szacun. Ja też tą szkołę kończyłam, też tu grałam. Jak przyszłam do pierwszej klasy, był 8. No proszę. Więc lata temu. No powiem szczerze, że mam wrażenie, że my żeśmy takich nie osiągali, nawet humany. Nie osiągaliśmy takich wyżyn. No mówię, czyli to po prostu uważnie, tak. Świetlana przyszłość dla festiwalu. Tak. Właśnie mi tak szkoda, że to już czwarta klasa, że to już ostatnie, ale... Ale zawsze mogą przyjść absolwenci. My, rodzice czwartej P, występujemy w sobotę. Miłe wzruszenie. Miłe zawsze, co roku. Staram się być co roku. Tak, chociaż jeden dzień i trzymajcie tak dalej.